Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci właśnie o badaniach lotniczo-lekarskich we Wrocławiu. Zapytasz mnie, co lekarza medycyny transportu skłoniło do podjęcia tego tematu i musisz wiedzieć, że po 7 latach przerwy naczelny lekarz lotnictwa cywilnego zorganizował szkolenie dla kandydatów na orzeczników medycyny lotniczej. I ku mojemu zaskoczeniu kurs ten właśnie odbył się we Wrocławiu, no a sprawy organizacyjne poprowadził tutaj jeden z najbardziej zasłużonych lekarzy lotniczych, jakich znam, a w zasadzie znam niewielu, jakim był właśnie pan doktor Janusz Marek. Sam przebieg kursu był fantastyczny. Prelegenci wyjątkowo przygotowani merytorycznie, a szkoleni z całej Polski stanowili niezwykle zorganizowaną grupę kursantów. Organizatorzy, a szczególnie właśnie dr Marek, zatroszczyli się zarówno o część techniczną, jak i socjalną. I pomimo ogromu wiedzy dotyczącej tutaj szczególnie najnowszych przepisów z zakresu orzecznictwa lotniczo-lekarskiego, szczegółowych zasad badania pilotów, kontrolerów ruchu czy personelu pokładowego, no takich jak przykładowo stewardesy, czas minął nam wyjątkowo szybko. Zajęcia na wrocławskim porcie lotniczym, szczególnie z personelem linii Ryanair, po prostu były fantastycznie. No i niestety, po egzaminie końcowym oczywiście wszyscy rozjechali się do domu. Teraz jednak przyszedł dla mnie czas, aby tą nabytą wiedzę wdrożyć w życie. No i postanowiłem niezwłocznie rozpocząć procedury rejestracji mojej przychodni medycyny pracy jako jednej z nielicznych w rejonie do uprawnienia na badania personelu lotniczego. No i oczywiście na początku będzie to dotyczyło tylko pilotów klasy drugiej, czy lekkich samolotów, no, tak zwanych LAP, być może jeszcze personelu pokładowego, no ale tak z czasem mam cichą nadzieję stworzyć nawet takie jakieś centrum lotnicze, a nawet wiodące centrum lotnicze. Nie jest tajemnicą z pewnością dla Ciebie, jak oglądasz to wideo, że piloci czy inny personel lotniczy czy kandydaci na personel lotniczy mają problem z szybkim dostępem do badań lotniczo-lekarskich. No, sprawne ich wykonanie za rozsądną cenę po prostu graniczy z cudem, przynajmniej w rejonie dolnośląskim. Także cały rejon poza Warszawą, no to praktycznie Polska B. No ale przecież podobno minęło prawie 70 lat od wojny, od końca wojny, kiedy wprowadzono ten, no wtedy nieformalny podział naszego kraju. Natomiast ja jestem zdeterminowany, aby stworzyć wiodący ośrodek medycyny lotniczej, tak jak Ci wspomniałem, przynajmniej na Wrocław i region dolnośląski. Co z tego wyjdzie? Przekonasz się z pewnością niedługo. Jest to na pewno spory wysiłek organizacyjny, no, bezpieczeństwo w powietrzu i właściwy poziom badań tutaj nie podlega i nie będzie podlegać żadnym kompromisom. Natomiast jeżeli Ty chciałbyś mi przekazać jakieś uwagi, no, które szczególnie mógłbym wykorzystać do pracy w mojej firmie, szczególnie jak jesteś pilotem czy inną osobą mającą doświadczenie z tymi badaniami lotniczo-lekarskimi, Twój głos jest naprawdę mile widziany. Jestem otwarty na wszelakie opinie, no wszelkie sugestie, wszelką krytykę nawet. Niestety, ten rodzaj badań jest dla mnie czymś nowym, a zdecydowanie chciałbym uniknąć błędów popełnianych przez inne placówki medyczne badające pilotów. No być może nie błędów, bo poziom merytoryczny jest wysoki, natomiast jakichś niedociągnięć czy spraw organizacyjnych. Oczywiście możesz użyć tutaj komentarzy, formularzy komentarzy pod tym wideo. Jeżeli Ci się oczywiście to wideo spodobało, daj kciuka, daj łapkę w górę, jeżeli nie, no, jeżeli nie, to nie dawaj nic. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na badaniach lotniczo-lekarskich w mojej przychodni na Żernickiej 215.